fajny film. Ryszard Jaźwiński, dzień dobry. Dzień dobry. A dzisiaj z nami bloger. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. Blogerzy mają to do siebie, że nie lubią przedstawiać się z imienia i nazwiska. Dekulturator. Tak jest. Dobrze. No właśnie. Bloger filmowy, między innymi. No i właśnie tak się zdarzyło, trafiliśmy na siebie, bo to spodobał nam się bardzo film, który pojawił się w piątek w naszych kinach. Anioł Śmierci. Koprodukcja, ale w zasadzie można powiedzieć, że to film argentyński. Tytuł też chyba już wywołuje skojarzenia. Tak jest. Film jest koprodukcją wielu krajów, natomiast jest kandydatem do Oscara argentyńskim w tym roku. I Anioł Śmierci może budzić skojarzenia z filmem dokumentalnym, który już był kilka lat temu dostępny w kinach. Natomiast to jest film fabularny i debiut na rynku polskim. On wchodzi do kin, wszedł do kin kilka dni temu i proszę Państwa, tytuł polski różni się troszeczkę od tytułu oryginalnego, bo tytuł oryginalny jest Wakolda i oznacza lalkę głównej bohaterki. Natomiast w Polsce... Tak, ten motyw też się pojawia w filmie. Ojciec głównej bohaterki, młodziutkiej dziewczyny, zajmuje się produkcją, nazwijmy to w skrócie lalek. No ale właśnie, ten tytułowy Anioł Śmierci to osoba o niechlubnej przeszłości i myślę, że doskonale kojarzona w Polsce, Józef Mengele, czyli zbrodniarz wojenny. Ale tu przenosimy się od razu, no właśnie, w historię, myślę, że mniej znaną, bo to rok 1960 ubiegłego wieku, kiedy Mengele jest już w Ameryce Południowej. Tak jest. Akcja dzieje się w pięknej scenografii Patagonii, ale sama historia już taka piękna nie jest. Otóż tak naprawdę mamy dwie historie w tym filmie. Dwie historie dwóch skrajnych osobowości. Z jednej strony mamy studium obsesji sportretowaną w postaci Józefa Mengele. Z drugiej strony mamy przejmujący dramat nastoletniej dziewczyny. Ona ma pewien problem, bo ma zahamowany genetyczny taki wzrost. No i na szczęście, albo raczej na nieszczęście, trafia na niemieckiego lekarza, zamożnego, wydawałoby się kulturalnego człowieka. My od początku, oglądając film, oczywiście wiemy, że chodzi o zbrodniarza, który uciekł po II wojnie światowej, ukrywa się w Ameryce Południowej i jest to pokazane no tak, jak to chyba rzeczywiście w historii było. Żyje właściwie dostatnio i dobrze. I to uderza chyba najbardziej, ale ten film to takie studium relacji pomiędzy Mengele a bohaterami filmu, którymi jest rodzina przypadkowo spotkana. I Mengele tak naprawdę pod kitlem, białym kitlem empatii prowadzi bardzo niebezpieczną grę psychologiczną i zarówno z dziewczyną, jak i z matką dziewczyny, która jest w bliźniaczej ciąży. No właśnie, spodziewa się bliźniaków, a tutaj też dochodzi ta obsesja Józefa Mengele dotycząca właśnie bliźniąt. I dochodzimy do momentu, kiedy ta obyczajowa, wydawałoby się, historia staje się thrillerem. Niezwykłym, mrocznym, naprawdę niepokojącym. Tak. Ten film tak naprawdę nie jest... Ten film, poza tym, że jest porywającym thrillerem, absolutnie fantastycznym i wciągającym od pierwszej sekundy, to tak naprawdę to jest też opowieść o tym, że zło wcale nie musi tryskać krwią z ekranu, że zło wcale nie musi przystawiać lufy pistoletu do głowy bohaterów, że zło może mieć też maskę. Tą maską w tym wypadku jest zawód powszechnego zaufania, czyli lekarz. Trzeba powiedzieć o walorach filmu, bo no nie dość, że temat, niezwykła historia, ale myślę, gra aktorska tutaj jest tak znakomita, że warto ją wyróżnić. No świetna ta dziewczynka, oczywiście w roli przyjaciółki, tak to możemy nazwać, bohatera, czyli Józefa Mengele, ale jest tu pięknie pokazana ta zależność psychologiczna, jaka powstaje między zbrodniarzem a przypadkowo spotkaną rodziną w punkcie wyjścia. Tak jest, no postać dziewczynki jest tutaj bardzo sugestywna i razem z Mengele pełnią główne role w filmie. Myślę, że sceną, która wywierci dziurę w świadomości słuchaczy i widzów, jest scena w fabryce zabawek, kiedy 12-letnia Lilith ogląda, jak wyrzucane są na śmieci
uszkodzone kadłuby zabawek. No tak, skojarzenia są natychmiast. Tak, jest to tylko po to, aby zostały idealne okazy. I to jest fantastyczna metafora zarówno obsesji Mengele, jak i ideologii nazizmu. Niezwykły film już na naszych ekranach, Anioł Śmierci. Wamy tylko nad tym, że jest tak wąska dystrybucja tego filmu. Oczywiście tylko kina studyjne czy dyskusyjne kluby filmowe. No, jak to bywa w wypadku filmów, które nie są komercyjne, nie są wielkimi przebojami? Trzeba się troszeczkę postarać, żeby Anioła Śmierci zobaczyć, ale warto. Film absolutnie godny polecenia, zapraszam. Zapraszamy Anioł Śmierci od piątku w naszych kinach, a naszym gościem był bloger, dekulturator. No może teraz cię przedstawię z imienia i nazwiska, jeśli pozwolisz, Krystian Cieślak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, a z gościem rozmawiał Ryszard Jeździ.